Słuchajcie, Rostomili, są my dzisiaj już w Jaworzu, w miejscu, gdzie jest eksklawa powiatów. I te słupki to oznaczają. Mianowicie... powiat cieszyński ma eksklawę w powiecie bielskim. Czyli gmina Górki, gmina Brenna w gminie Jaworze. I tutaj jest trasa Greenways Kraków-Morawy-Wiedeń na odcinku Jaworze-Stonawka. Stonawkę odwiedziliśmy tydzień temu. A są my dokładnie tu. I tu zaś jest eksklawa. Dolina Łańskiego Potoku. Jaworze na Łęże, Górki Wielkie trasa. I tu jest jakiś tajemniczy zagraniczniok. Jakoś 18, to może jest jakiś graniczniok w lesie. No to idziemy trochę sprawdzić, jak to topuje. W końcu po to my tu przyjechali. Trudno powiedzieć, co to jest, ale to jest komora cieszyńska, proszę Państwa. Tak. Teka. To jest komora cieszyńska. A to już Sumłański Potok. Podziwiajcie się, jak on dziwnie płynie. Jaki zakole tam taki pieronowe robi. O, 180 stopni. Do niedawna uznawany przez nas jako potok źródło i łownicy, ale i łownica wypływa spod wzgórza Bucze w Górkach Wielkich. O, tu się widać, jak się woda leje. No, żwawo leci, chociaż wody je mało, bo śniega nie było w górach w zimie. A to już Górki Wielkie. Proszę, jaki dąb. No mało kto wie, ale my już są w Brennej. Prawie, że. A tu podziwiajcie się, ile tu leży ławrowca. Jest tu bardzo dużo chwili. Cholę żadę. Przy okazji pozdrawiam kumpla Sybia, Radosława. A tu se płynie Brennica. Tutaj czas się zatrzymał.
takie cacka też są fajne. Ale drogie. Ale to się nazywa też pasja. No i z Brynnej Bukowej idziemy sobie do góry szlakiem wspomnień. A tu oto naleźliśmy coś takiego. Jakieś ujęcie wody, bo tam woda szumi. Zawarte tam je na kłódkę. Te klapy, żeby tam żody nie wpadł. No i tak se to tam leci. No i jademy dalej. Mówią, że z siodełka widać więcej. I pierwsza tablica na szlaku wspomnień. Słuchajcie, tam jest grób jakiegoś partyzanta. Nawet widać tutaj wyżłobiony krzyż. No, dużo jest takich leśnych grobów. I fragmenty ziemnych bunkrów, okopy. I są my już przy krzyżu zakochanych. Krzyż zakochanych, Brynne. No niespełniona miłość po prostu. Dwóch się tak kochało, a rodzice panny młodej, znaczy się niewiasty, nie akceptowali tego związku. No i ona uszanowała ich wolę. I to właśnie jest ostatnie miejsce spotkania tych oto kochanków. Smutna historia, ale piękna. No i tak wyglądał ten szałas. Tutaj macie pokazane, jak wyposali łowce. Tutaj jakoś kapliczka. No jak se juhasy pasły. A tak wygląda to miejsce. Tam się idzie od Brynnej. A tam, no i wszystko na to wskazuje, że tam idziemy. To jebłatnio. Chyba.
No i tu jakiś hałas był. Ale widać, że to już swoje lata. No. A tu wiosna. Węgierski. My tam z Michałem byli w zeszłym roku. Wyjechaliśmy na rowerach na szczyt i pojechaliśmy na Salmopol tam. Ale tutaj mamy Skrzyczne. I to też trzeba kiedyś zdobyć na rowerze. A są my tu na jakiejś polanie, Kajsi, nie wiem czy to jest Błatnio, czy Pielun, ale Błatnio chyba jest tam, za tymi krzokami. A tu jest jakiś hałas. Pielun wie co to jest. Szopa, hałas. Coś już się rozlatł. Najprawdziwsze w świecie źródło. Widzicie? Tak to jest. To jest źródło. Widzicie, że tak troszkę tu jest mokro. I ta woda tu się skąsi wylewa. Jakiś stary krąg, pewnie studnia była. Tu też się, tak się woda się leci. No i źródło się robi. A tam mamy szałas. Piękne widoki. Słuchajcie, właśnie, tu jest napisane Komora Cieszyńska, ten kamień, co my widzieli wcześniej, na granicy Jaworza i Górek Wielki. Słuchajcie, Rostomili, no kapkę, żech się pomylił. Zajrzę, pomylił kierunki świata. Okazuje się, że to jest Błatnio. A więc trochę żech drogę skrócił nieoczekiwanie. No to co? No to pozostaje jechać w stronę Szyndzielni. Skoro Błatnio my już minęli. I tu jest jakoś i chałupa też. Nie wiem. Czyja? I jeszcze co wam powiem, to tradycyjnie w okolicach Błatni wieje. Choć może nie tak mocno jak tam, ale widzicie, że to się ruszy i to wiatr trochę wieje. No. O! To jest tradycja wokół Błatni. Tu zawsze musi wiać. Dobra, jadymy stąd, bo wieje i jest trochę zima i no i jest też już pół piątej. No, a ludzie łażą po Błatni. Nie tylko łażą. Bo i towarzysze się też znasz.
No słuchajcie, są my już na trasie z Błatni na Szyndzielnie, Żółty Szlak. Kasi, tu są jaskinie niedaleko. Musiałbym to dokładnie namierzyć na GPS-ie, ale mamy znowu kamień graniczny Komory Cieszyńskiej. Zaś. Tak więc większość naszych wypraw poruszamy się wzdłuż tych kamieni przypadkowo całkowicie. Zaś widać TK, TSNR Komora Cieszyńska. Zaś jest krzyżyk, żeby była granica. A z drugiej strony nie ma nic. To jest ten sam kamień co we Wendelinie też. Tak więc sporą historię możemy napisać na tej Komorze Cieszyńskiej. No proszę. Warto znać historię. Widzicie, jakie mają teraz nowe oznaczenia już PTTK. Zamiast czasu to dają kilometry. No 1,7 km to nie ma daleko na Klimczów. A to wuja Toma, to jest na Karkoszczunce. Pierun ci ma głos fajny, nie? Słuchajcie, jakoś dziura znowu na trasie. Podejrzewam, że jest to jedno z wejść do jaskini, które się tu znajdują. No, trudno by to było, by tu było wleźć jednemu człowiekowi, ale widać, że tam jest jakoś komora. Także jest możliwe, że coś tam jest. Nie ma dwóch zdań, że my są już na Klimczoku, to już jest Magura, tam widoczno i schronisko. No i trochę się tu pozmieniało, ohohoho, jakiś pomnik. No to trzeba tam obejrzeć, co to tam jest. Godło narodowe. Tu oto taki park urządzony. To są kamienie, kaj ludzie poprzynosili, kaj łazili po górach.
musi być też Łysochora, musi. O, tu my też byli. Tu też na rowerze. Tu też. Tu też. No tu też. I tu my byli na rowerze. I na przegibku też my byli, proszę. Tu jeszcze kapkę śniega je. I przekaźnik. A to już szyndzielnia, schronisko. Nie ma ludzi, bo gondola nie kursuje. A już też nie późno. 7 wieczór. Słuchajcie, normalnie to tutaj powinien się rozpościerać widok, niestety jest mgła i nic nie zobaczymy, a normalne, jak jest normalna pogoda, to widać jezioro Goczałkowickie i tamte tereny, nawet Górny Śląsk tam widać czasami, a nawet pradziada z Sudetów, Jeseników, to już musi być ganz dobra pogoda, dzisiaj niestety nie zobaczymy nic. No i tu jest ta gondola. Stacja Górno, ale nie jeździ, bo przegląd mają. I są my już przy zaporze na Wapienicy. Jakieś pół godziny my jechali tym szlakiem żółtym z Szyndzielni. No już się ściemniło. Słuchajcie, pominęliśmy to miejsce podczas objazdu Bielska. Dziś o... nie. To jest pomnik ku czci 9 żołnierzy radzieckich i polskiego partyzanta. Niedaleko zapory w Wapienicy. No tu już my są w Ligocie, w starej Ligocie przy starym kościele, prawie ponad 200-letnim kościele, słabo widać, ciemno jest. Tutaj byłem ochrzczony w tym kościele.